Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Abletr i witam Was w 24-godzinnym językowym wyzwaniu w challenge'u, który rozpoczął Patryk Topoliński z Język w Rok. Pozdrawiam Cię serdecznie, Patryku. On to zrobił z językiem norweskim. Ja, jako że już wiecie, norweskiego się uczę od dłuższego czasu i mogę powiedzieć, że w jakimś stopniu znam. Wybrałem nieco inny język i przez najbliższe 24 godziny spędzę z nim właśnie trochę czasu. Niekoniecznie 24 godziny, bo będę też spał, będę jadł, będę robił różne inne rzeczy. To wyzwanie polega na tym, że po prostu postaram się wziąć jak najwięcej z danego języka właśnie w tym czasie, jednocześnie nie do końca rezygnując z codziennych rzeczy, czyli ja na przykład się zajmuję pisaniem licencjatu głównie w tym momencie, więc oczywiście nie będę sobie odbierał tego i będę pisał tyle, ile mogę, ale też będę starał się tę naukę wpleść w każdy moment dnia. Jak mi wyjdzie, to zobaczymy z czasem. Jaki język wybrałem? Werble. Esperanto. Wybrałem język Esperanto. Dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu już planowałem się go uczyć i myślę, że taki sposób podejścia do niego jest bardzo ciekawy, bo Esperanto, no jak wiemy, jest językiem sztucznym, ale jest jednocześnie językiem dość rozpoznawalnym, dość szeroko znanym i taka motywacja do jego nauki z mojej strony wynika stąd, że jakby niedługo będzie Polyglot Gathering, w tym roku online. Tam będą jakieś wykłady na Esperanto, z tego co wiem, jeden bądź dwa w tym momencie zostały ogłoszone i chciałbym ich posłuchać. To jest taka najprostsza motywacja. Poza tym ludzie, którzy znają Esperanto, są esperantystami, to najczęściej są bardzo ciekawe osoby i warto by było z nimi porozmawiać również w Esperanto. Jakich materiałów będę używał w tej chwili? No już mam troszeczkę zdecydowane, żeby się zdecydowałem, co będę używał. Pierwsza rzecz to jest książka Curso de Esperanto Hanny i Andrzeja Pettyn. Książkę dostałem od mojego serdecznego przyjaciela Rafała Darasza, który notabene jutro sprawdzi moją znajomość po 24 godzinach. Poza tym otrzymałem też od niego kiedyś słownik esperancko-polski. Rafał mówi w Esperanto bardzo dobrze, z tego co ja wiem. Zresztą w każdym języku mówi dobrze, naprawdę to jest mój ulubiony poliglota. Poza tym będę korzystał ze wszystkich materiałów, z których ja korzystam na co dzień, czyli nie szukałem jakichś konkretnych kursów stricte do Esperanto. Spróbuję, jak wygląda Duolingo z Esperanto, jak wyglądają kursy, materiały na link do Esperanto i też sobie pewnie przejrzę 50 Languages do Esperanto. Aha, no oczywiście to nie jest, nie wiem, program w stylu naucz się języka w jeden dzień, bo nie jest to możliwe. Oczywiście, o czym powiemy sobie jeszcze pewnie na koniec, jak będę miał takie własne wrażenia zbierane na bieżąco. Będziecie widzieli pewne rzeczy, które robię od czasu do czasu, włączę kamerę, żeby nagrać to i owo. No i oczywiście zobaczymy, czy po tym czasie będę miał dalszą motywację do nauki tego języka. Myślę, że tak, w sensie bardzo chciałbym. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Także teraz jest 18 maja, nie wiem, którego dnia wy to oglądacie, ja mam 18 maja, godzina 16:54. Za chwilę włączę minutnik na 24 godziny i od tego momentu przez 24 godziny będę się uczył Esperanto i po tym czasie właśnie spotkam się z Rafałem na wideorozmowie, żebyśmy mogli troszeczkę porozmawiać. Oczywiście w moim wykonaniu pewnie to będzie jakiś small talk, ale zobaczymy, czy będę w stanie utrzymać przez 10 minut jakąś konwersację w Esperanto, co będę uważał za duży sukces. Będę się uczył w sesjach, w seriach po 30 minut i po tych 30 minutach krótka przerwa, nie wiem, na zrobienie sobie czegoś do jedzenia, bądź na obejrzenie jakiegoś filmiku na YouTubie, bądź na sen na przykład, to już będzie troszkę dłuższa przerwa niż filmik na YouTubie i później znowu pół godziny, coś tam pół godziny, coś tam pół godziny, coś tam. Taki mam plan, czasami może to będą dłuższe serie nauki. W każdym razie myślę, że już możemy zaczynać. Myślę, że widzicie już mój minutnik, klik, pojechali. Zaczynamy naukę Esperanto 24 godziny. Widzimy się w trakcie i widzimy się później. Generalnie z tego, co mi wiele osób mówiło na Instagramie przede wszystkim, gramatyka tego języka jest bardzo łatwa, ale mimo wszystko chciałbym od tego zacząć, czyli zacznę sobie od, tutaj są w tej książce, w tym kursie, rozdziały dotyczące właśnie gramatyki, wymowy, fonetyki i innych rzeczy.
Także rozpoczniemy sobie od takich prostych rzeczy. Później przejdę prawdopodobnie, tu możecie zobaczyć, do Duolingo. Z Duolingo przejdziemy sobie też na Link. Myślę, że Link będę słuchał sobie dość dużo przed snem też i tak dalej. No i 50 Languages też może być. Coś tam zawsze się człowiek tutaj nauczy. Ja te kursy znam, bo robię gruziński z nim. Jestem całkiem zadowolony. I work in a Malbona, so not good. In not bad. Malbona. Ah, bad. In a bad office. Hodio, estas varma tago, kaj la suno brilas. Hodio, estas varma tago, kaj la suno brilas. Hodio. Today is a... Dobrze, słuchajcie, jestem po pierwszej godzinie, jest po 18, no godzina 10 może mi zeszło, zaraz wam pokażę, sam sprawdzę. No, została godzina 10, w sensie godzina 10 nauki była, 22.50, widzicie? Kurde, coś nie łapie. Wierzcie mi na słowo, w każdym razie jest ciekawie, robię Duolingo i chyba przy tym pozostanę przez najbliższą mniej więcej godzinę. Z tego powodu, że ja bardzo lubię mieć takie uporządkowane uczenie, wyłożone jak krowie na rowie i słowo po słowie, które się powtarza 17 razy. To jest mój styl, na początku przynajmniej. Później planuję przejść na LingQ i jeszcze sobie zrobię przerwę w międzyczasie, znaczy przerwę taką trochę mniej związaną z wszystkimi działaniami aplikacjowymi i będę sobie, przeczytam sobie tą książkę, którą mam, ten podręcznik do Esperanto, ze względu na to, żeby lepiej zrozumieć pewne gramatyczne zasady, cechy, które działają w tym języku. Zrobię to później, dlatego że chcę mieć, ja wolę tak robić, zazwyczaj tak robię w językach obcych, że najpierw mam już jakąś bazę wszystkiego, konstrukcji i tak dalej. Nawet już pojawiają się różne konstrukcje gramatyczne, które rozumiem na swój sposób i właśnie wolę najpierw je zrozumieć na swój sposób, a dopiero później mieć je wyjaśnione, tak jak jest to w podręcznikach. Więc ten podręcznik to dzisiaj wleci koło pewnie 21, 2. Miaj gepatro i venas el Japanio. Dobrze, kochani, tym cudem doszliśmy do drugiej godziny. Jest godzina 19. Ja jestem po dość intensywnej dawce języka Esperanto. Podoba mi się, ale trochę zaczyna mnie boleć głowa, więc zrobię sobie dłuższą przerwę niż planowałem. Otworzę sobie okno pewnie i się troszeczkę wywietrzę. Wyjdę sobie na dwór i później jeszcze wrócę. Co? Czuwi volas esti. A, czuwi volas esti, sorry. Czuwi volas esti instruicisto i jest mi volas. Czuwi volas esti instruicistino i jest mi volas. Czuwi volas esti canzonisto i jest mi volas. Czuwi volas esti oficisto? Ne, mi ne volas. Także w tym momencie, widzicie, staram się przebrnąć przez totalne podstawy. Uważam, że jest to ważne, żeby się później nie skrzaczyć, więc skończę tę trzecią lekcję i to będzie na tyle dzisiaj. Jeszcze troszeczkę stron tu zostało. Przepraszam was na takie żółte światło i nie bardzo... Czy ja mogę coś z tym zrobić? Czekajcie. Chwilę. O, dobra. Chociaż nie jest wcale lepiej. No nieważne. To jest już 3 godzinki nauki. Przeszedłem troszeczkę z nauki wedle Duolingo do nauki wedle tejże książeczki. Troszeczkę sobie rzeczy, że tak powiem, ułożyłem w głowie. W tym momencie, co będę robił, będę troszeczkę odpoczywał, bo to jest też istotne. I będę odpoczywał razem z moimi
ulubionymi vlogerami, blogerami podróżniczymi, świeżo upieczonymi travelerami gdzie bądźmi na cotygodniowym kwarantele turnieju, także mam nadzieję, że sobie odpocznę i będę mógł dalej cisnąć tego Esperanta. 19 godzin 17 minut do końca, kupa czasu. To co chciałem się pochwalić jeszcze wam, to w Duolingo jestem na pierwszym miejscu w swojej lidze, także super powrót do... No nieważne. W każdym razie... O proszę, widzicie? Mam 758 punktów, zawsze się zastanawiałem, kim są ci ludzie, którzy mają tyle punktów w ciągu kilku godzin i właśnie znam odpowiedź. Najbardziej jestem ciekaw, jak wpłynie sen na to, co się nauczyłem. Oczywiście jeszcze są ze dwie godziny nauki dzisiaj. Jutro będziemy już wprowadzać inną platformę. Duolingo jeszcze sobie troszeczkę dzisiaj porobię. Troszeczkę z tej książki pokorzystam, co wam pokazałem. Jutro będziemy lecieć już w teksty pełne na pewno. Może nie od samego rana, jeszcze zobaczę. W każdym razie czuję się pewnie. Tymczasem życzę wam chyba dobranoc i widzimy się po prostu jutro. Ja już przechodzę w tryb, że tak powiem, nocny, także have a good night, widzimy się za kilka sekund. Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejnego dnia w takim bardzo roboczym stanie jeszcze. Umaluję się dopiero na koniec. Więc ja jestem przed śniadankiem. Co się działo w ogóle, troszeczkę się pouczyłem przed snem, przeskoczyłem już na platformę o nazwie Link. Q. Tu możecie wejść w sumie zobaczyć, co tu się dzieje. Generalnie na LinkQ zrobiłem jeden kursik krótki, który się nazywał Ana Pana. Było tam 8 tekstów po mniej więcej minutę. No i powiem wam, że mam lekki problem z wyłapywaniem na bieżąco tekstu, który jest mówiony w tempie naturalnym. Zostało mi 8 godzin, nie czekaj, tak 8 godzin challenge'u. Przez najbliższe 6 będę się jeszcze uczył tak losowo z różnych źródeł i ostatnie 2 godziny zaplanowałem sobie, że będę zapisywał, w sensie zrobię sobie takie podsumowanie, sam będę sobie pisał rzeczy, żeby mi się troszeczkę utrwaliło wszystko przez pismo, no i o godzinie, no po godzinie 17, mniej więcej koło 18, się zdzwonię z Rafałem i pogadamy trochę, zobaczymy ile będę w stanie porozmawiać w Esperanto. Oczywiście w międzyczasie mam też, żeby nie było, że ja tylko siedzę w tym języku, bo mam to coś Jamesa Joyce'a Ulyssesa do przeczytania, przynajmniej godzinę muszę na to poświęcić dzisiaj. Dobrze, do końca wyzwania zostało godzin, jest 11:15, to mniej niż 6 godzin, czyli 1/3, może liczę, 1/4. W każdym razie ja poczułem lekki sen, więc to co polecam wam wszystkim, warto spać wtedy, kiedy wam się chce, przy czym chodzić na drzemki. Moje drzemki wyglądają tak, że się kładę na pół godziny, wstaję po pół godziny i lecę znowu, także teraz to zrobię. No, co prawda tracę pół godziny nauki, ale zyskuję dzięki temu jakąś dalszą efektywność i wypoczęcie. Także myślę, że warto na taką krótką metę. Także żegnam was. Dobrej nocy. I czuję, że mi bardzo dobrze zrobiła ta drzemka. Tam jak słyszycie w tle być może jest robiona w tej chwili herbata, która będzie mi pomagać w tych ostatnich godzinach nauki. Kurczę, ale fajnie mi oczy wyglądają, jak tak odbija się światło, nie? Dobra, także widzimy się na następnym jakimś postoju. Elo. Automobilo. Mia patrino estas charma,
kaj bela virino. Ŝi estas oficistino kaj ŝi laboras en la fabriko Dolĉa Bombono. Jen estas mia frato Carlo kaj mia fratino Barbara. Mia frato estas studento kaj... Mi rigardas al la vojo. Mi rigardas al la virino kun la idioto. Ĉu plaĉus al li sidi sub arbo kun ŝi? Ne, Elena. Compreneble ne plaĉus al mi sidi sub arbo kun ŝi. Plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Dobrze, słuchajcie, z racji tego, że zostało mi troszeczkę więcej niż 2 godziny, nawet sprawdzę, szczerze powiedziawszy. 2 godziny 4 minuty do końca challenge'u. Także puszczę sobie teraz jakiś tekst. Z racji tego, że będę sobie przez te 2 godziny robił taką podsumowanie tego, co wiem, to muszę sobie zrobić kawę po turecku. Akurat końcóweczka mojego pysznego proszku. Tak mi się wydaje, że to będzie dobra ilość. No, nie ma co się pieścić, zrobimy najwyżej mocno. Ja bardzo lubię turecką kawę, więc to będzie taki bonus. Najpierw, co jest ważne, wrzucamy kawę do jazzwy, do... Ja zawsze zapominam, jak to się po polsku nazywa. Tygielek, o tygielek, do tygielka, do tego cukru, ile tam chcecie, ja dodaję zazwyczaj dużo, żeby jeszcze lepiej kopało. Zalewamy to wodą. Zalewamy to wodą, jak na jedną osobę to tak do połowy wystarczy. Już wam pokazuję. O. Mniej więcej tyle, żech zalu. Widzicie? No więc i z tego będzie dobre pićko. Teraz co najważniejsze, trzeba poczekać, aż się zagotuje, wyrzucić syf z góry, zagotować jeszcze raz, znowu wyrzucić syf z góry i wrzucić do kubka, z którego będziecie pili. No i tak trzeci raz i za trzecim razem już będzie ok. Więc myślę, że to jest idealny sposób przygotowania się na masową powtórkę, masowe pisanie tekstu. Wy sobie zobaczycie to oczywiście w timelapsie, a dla mnie to będą ciężkie, intensywne 2 godziny. Ważna rzecz przy robieniu tureckiej herbaty to znaczy nie robić nic poza tym. Mimo że się wydaje, że trochę czasu zajmuje, żeby ona się przygotowała, to efekty końcowe są biedne strasznie. I takim sposobem, jak już się nam zagotowało i rozlało, to nie musicie zdejmować przynajmniej kożucha, więc to jest plus. Przepraszam. Zostało mi jeszcze tak za 35 minut, więc zbliżamy się ku końcowi. Jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to jest taka, że jakby wydaje mi się, że powtórzyłem już wszystko mniej więcej, czego się nauczyłem, albo przynajmniej co pamiętałem, że się nauczyłem. A problem jest taki, że jakbym teraz wprowadził coś nowego, to prawdopodobnie by mi się powaliło, a powtarzanie wszystkiego jeszcze raz też mogłoby mi pomieszać w głowie, więc prawdopodobnie zrobię sobie ćwiczenie pod tytułem napisz jak najwięcej o sobie i napisz jak najwięcej o sobie, czyli jakieś podstawowe informacje. Wtedy też bardzo łatwo zauważyć, czy brakuje mi jakiegoś czasownika, brakuje mi jakiegoś rzeczownika i jednocześnie przetestuję formy gramatyczne, które są istotne w nauce każdego języka. Więc myślę, że to jest taka fajna rozgrzewka przed rozmową. Poza tym spodziewam się, że rozmowa właśnie będzie troszeczkę na podstawie
takich właśnie bazowych informacji na temat mnie, czy mojej nauki, czy czegoś, więc może się to nawet jako ściągawka przydać. No, także to jest taka rzecz, na którą wpadłem teraz i myślę, że sprawdzimy jej efektywność na pewno, ale myślę, że może być dobra. Jeszcze od razu wam powiem, bo później zapomnę o tym powiedzieć. Tu zaraz będzie zamieszczona rozmowa z Rafałem. Jeszcze pewnie się odezwę do was z raz dwa. I po rozmowie będę podsumowywał cały challenge i chciałbym, żebyście zostali do samego końca, bo będę miał dla was bardzo fajne ogłoszenie związane z czymś bardzo podobnym do tego, co dzisiaj robię. Także zostańcie do końca i tam będzie bardzo ważna informacja. Więc ja się biorę za pisanie. Czardzi faras ciniuj, egalaj, kajne do nas super regado. Kajne do nas, tugi. Kochani, godzina 16:55, koniec czasu. Także wszystkie rzeczy zamykamy, kończymy naukę. No oczywiście też nie jest jakieś takie super... Boże, słów zapominam przez to. Nie jest ten challenge taki jakiś super... strict. Jak się nazywa? Dobre słowo. Nie jest ten challenge oczywiście tak rygorystyczny, ale jakby jakiejś takiej aktywnej, konkretnej nauki już nie będzie. Ja czekam na Rafała prawdopodobnie około godziny, będzie wtedy mógł porozmawiać, więc też tak zaplanowałem, żeby to był moment, żeby mi się w głowie wszystko ułożyło. Więc ja w tym czasie będę sobie czytał, gdzie jest mój Ulises, tam jest mój Ulises, leży sobie na łóżku. Więc będę czytał Ulisesa i może coś jeszcze, nie wiem, w każdym razie teraz odpoczywamy od Esperanto i widzimy się prawdopodobnie za godzinę. Już podczas skype'owej rozmowy. Saluton, Alberto. Saluton, Rafaelo, Rafalo. Jest Rafaelo. Kiel vi fartas hodiaŭ? Hodiaŭ mi fartas bone, dankon. Kiel vi fartas? Jest mi ankaŭ fartas bone, aŭ bonege, mi povas diri. Bonvolu prezenti vin al mi. Kiel vi nomiĝas, el kie vi venas, kiom da jaroj vi havas? Okej. Mi nomiĝas Alberto, mi havas 23 jarojn. Yes. Mi loĝas en Garvolin. Urbeto en Pollando, proxima al Varsovio. Yes. Kiam vi ŝatas fari? Pri kio vi interesiĝas? Mi ŝatas fari, mi ŝatas legi librojn. Mi ŝatas lerni lingvojn kaj mi ŝatas dormi. Dormi, okej. Okay. Ĉu vi ŝatas longe dormi? Mi ŝatas dormi ok, mi bezonas dormi ok horoj. 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 Yes.
Okej, okay, bone. Kion vin povas diri al mi? Okej, okay, kiam vi studas? Ĉu vi studas, ĉu vi laboras? Mi studas kaj laboras. Mi studas en Varsovia Universitato. Mi studas belorusa filologio. Venont monato. Venont monate. Venant monate mi defendis def, mi, de, defendos. Mi defendos bakalauro yes kai mi laboras nun en neregista organizacio mi laboris kiel turismo gvidilo en Varsovio sed nun limoj estas malfermite estas fermite no, no, no fermite yes. Estas fermite fermite kai mi mine lodzas Varsovio al Varsovio yes fine lodzas en Varsovio yes finon lodzas en Garvor yes 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 okay okay mi komprenas yes vi diris ke vi ŝatas lerni fremdajn lingvojn, ĉu ne? Yes. Yes, mi ŝatas. Ĉu vi povas diri al ni aŭ diri al mi kiujn lingvojn vi parolas? Kiujn lingvojn vi jam lernis? Okay. Okay, yes. Mi parolas ok. Mi parolas kvin lingvojn. Pola estas mi denaska lingvo. Denaska lingvo. Mia denaska lingvo. Mi parolas flue angla, belorusa, rusa kaj itala. Iomete mi parolas norvega, ukraina kaj kartvela. Jes, kaj kartvela. Kartvela, sed mi komprenas ilin bene. Norvega, ukraina kaj Jes, mi komprenas, sed vi verŝajne ne parolas bone. Yes, ne? Yes. Okej. Okay. Vi kaj mi kaj mi lerni Esperanto. Yes, yes. Tion mi volis diri, ke vi ke nun vi ankaŭ parolas Esperanton. Kaj vi parolas Esperanton mi povas diri, ke vi parolas bone. Dankon. Okej. Povas ankaŭ diri al mi. Okej, okay, vi decidis lerni Esperanto en tiu ĉi 24-hora defio. Jes, kaj kial vi decidis lerni Esperanto? Mi decidis lerni Esperanto ĉar mi pensas ke Esperanto estas interesaj lingvo
kai bela bela lingvo. Kai mi pensas ke Esperanto povas esti tre tre populare populare yes, tre populara tre populara kai kai estos lingua franca anstataŭ angla char char homoj Czaj homoj when they speak kiam kiam parolas Esperanton estas la homoj okay la homoj kiam parolas kiam ili parolas Esperante estas tutaj egalaj jes dankon okay mi komprenas kaj diru al mi kiel vi lernis Esperanton dum tiu ĉi defio kiel kia maniere kiujn librojn vi uzis aŭ kiujn aplikaciojn okay jes retajn paĝojn jes mi uzis libroj kurso de Esperanto de vi vi ricevis tion ĉi libron Jes. Kaj mi uzis aplikacioin Duolingo, LingQ. Kaj mi serĉis iom informaciojn en interreto. Yes, iom da informacioj. Komprenas. Hej, ĉu al vi plaĉas Esperanto? Ĉu vi ŝatas tiun ĉi lingvon? Jes, mi plaĉas, kaj mi pensi, mi pensas, kaj mi pensas, ke mi, danrigos lerni Esperanton ĉar por mi estas interesa lingvo jes por vi estas interesa lingvo ĉu ne Jes, ĉu vi povas diri, ke Esperanto estas facila lingvo por lernado? Jes. Facile lernebla? Jes, mi pensas, ke es facile lingvo, ĉar en dudek kvar horoj estas malfacile lerni. Yes, okay, bonege. Dankon. Mi pensas, ke vi venkis tiun ĉi defion. Mi ĝojas, ke vi decidis lerni tiun ĉi lingvon kaj mi esperas ke vi lernos plue ke vi daŭrigos lerni tiun ĉi lingvon ĉu ne jes mi daŭrigos lerni jes dankon bonege dankon
Dobrze, słuchajcie, także jak widzicie, wyzwanie zostało zakończone. Zostało zakończone z powodzeniem. Może nie powiem, że z sukcesem, to było za dużo powiedziane, no ale i ja jestem zadowolony i Rafał też był ze mnie zadowolony, także bardzo się cieszę. Są pewne rzeczy, które należy podszlifować, użycie biernika przede wszystkim. To, czego się bałem swoją drogą podczas nauki, bo to jest duża różnica w porównaniu do wszystkich języków, które znam i w ogóle fakt, że Esperanto to jest taki miks wszystkich, no nie wszystkich, ale różnych grup językowych też mocno mi mieszał w głowie w trakcie. Mam pewne wnioski, którymi się z wami teraz podzielę i na pewno pierwszy wniosek jest taki, że no oczywiście gdybym miał się uczyć tego języka w takim normalnym trybie, to na pewno nie robiłbym zupełnie tego, co robiłem podczas tych 24 godzin. Celem tych 24 godzin było nauczenie się jak najwięcej, więc szła tutaj mocno ilość ponad jakość i na pewno nie zagłębiałem się aż tak mocno w różnorakie zagadnienia gramatyczne. Może nie są one najtrudniejsze, jeśli chodzi o Esperanto, ale jednak warto sobie gramatykę, jakkolwiek była ona łatwa, nie była, przećwiczyć kilka razy z przerwami, na pewno w dniach, a nie w godzinach czy minutach. Więc to jest pierwsza rzecz. Myślę, że... A, na pewno to, co bym zrobił następnym razem, to stwarzał sobie od razu, od samego początku własny słowniczek i wrzucałbym go sobie do Anki, bo lubię tą aplikację ostatnio i to jest rzecz, którą totalnie będę musiał zrobić, jeśli zdecyduję się kontynuować swoją naukę Esperanto i myślę, że to nastąpi, ale nie wiem, czy teraz, bo obecnie przede mną jest kilka ważnych rzeczy w życiu, muszę obronić licencjat, niedługo jest Polyglot Gathering w ten weekend, pewnie weekend po tym, jak oglądacie ten filmik, w którym też będę chciał wziąć udział, no i biorę udział też aktywnie jako prezentujący jeden z wykładów. Zapraszam swoją drogą, wydaje mi się, że jeszcze możecie zapisać, możecie tam sprawdzić, jest link pewnie w opisie. Także Esperanto na pewno zostanie przy mnie i ja zostanę przy Esperanto, na pewno nie w tak intensywnym wymiarze, ale gdzieś tam fajnie było posiąść podstawy tego języka. Jeśli chodzi o kolejne wyzwanie, bo wielu z was może się zastanawiać, co będzie następne i czy będzie następne, to ja ogłaszam wam tak, że będzie następne wyzwanie i następne wyzwanie już nie będzie 24-godzinne. Następne wyzwanie będzie tygodniowe bądź weekendowe. Jeszcze nie podjąłem decyzji i myślę, że decyzję podejmiemy razem na Instagramie bliżej samego terminu wyzwania. Myślę, że termin wyzwania to będzie lipiec. Myślę, że jak już się obronię, jak już obronię licencjat, to wtedy będę mógł sobie dać taki tydzień relaksu nad nowym językiem. I tutaj jest wasza rola, o to, o co was prosiłem, dlaczego mieliście zostać do końca tego filmiku. W opisie tego filmu znajdziecie link do ankiety, w której to ankiecie są wypisane języki, których mogę się uczyć podczas tego następnego wyzwania, weekendowego bądź tygodniowego. Waszym zadaniem teraz jest zagłosować na język, który chcielibyście, żebym spróbował się nauczyć, do pewnego stopnia oczywiście, w weekend bądź w tydzień. Tam są różne języki, ja mam gdzieś listę, ale naprawdę nie pamiętam ich na pamięć, bo one są z mojej wielkiej listy języków, które kiedyś chciałbym spróbować. Także proszę was, żebyście zagłosowali, możecie mi zrobić źle, możecie mi zrobić dobrze, zagłosować na język łatwy, trudny, język, do którego jest mało materiałów, bądź język, do którego jest dużo materiałów. Wyboru jest sporo i mam nadzieję, że wybierzecie dobrze. Ja nie mam swoich faworytów, dlatego was poprosiłem o to i myślę, że jest to też fajny sposób na umacnianie naszej więzi. Jestem zmęczony, to były ciężkie 24 godziny. Mój mózg potrzebuje totalnego wyłączenia, więc ja dzisiaj pewnie będę oglądał seriale, albo grał w gry, albo czytał książki i nic w ogóle związanego z nauką już dzisiaj się nie wydarzy, a jutro jak zwykle studia, praca i inne rzeczy. Także jeśli wam się podobało i chcielibyście wesprzeć moją działalność, zapraszam na Patronite'a, wtedy będziecie widnieć tutaj na tej liście,
o tutaj, liście patronów, którym serdecznie oczywiście już dzisiaj dziękuję za wsparcie. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby Was nie ominął challenge tygodniowy bądź weekendowy. I również, jeśli Wam się podobał ten filmik, to dajcie łapkę w górę, żeby on gdzieś tam się windował w górę i żeby kolejni ludzie mogli do mnie trafiać, inspirować się bądź hejtować mnie w komentarzach, że beznadziejnie się nauczyłem. To też może być. Jak dacie lajka, to tacy ludzie się pojawią. Im więcej lajków, tym więcej innych ludzi. Myślę, że znacie te mechanizmy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Żeby się człowiek przebrał trochę.